Cześć, witajcie. Jakiś czas temu na kanale nagrałam wywiad z Wiktorem Tokarskim o uchyłkach jelita grubego, ponieważ jest to jedna z częstszych chorób czy problemów, z jakimi pojawiają się pacjenci w gabinecie gastroenterologa. Od tamtego czasu pojawiło się trochę nowych informacji, również moja wiedza w pewnych. Rejonach czy aspektach tego problemu się zwiększyła, więc postanowiłam, jakby nagrać tutaj serię materiałów dla Was w bardzo taki, myślę, przystępny sposób, przedstawiających różne aspekty tej choroby. I mam nadzieję, że będą dla Was pomocne, jeżeli przytrafi Wam się. Problem z uchyłkami. Ja nazywam się Marta Dobraz, jestem gastroenterologiem, czyli specjalistą, który diagnozuje, leczy i opiekuje się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego. Więc dzisiejszy odcinek będzie o przyczynach i o tym, u kogo najczęściej i dlaczego występują uchyłki jelita grubego. Na początek. Musimy sobie jasno powiedzieć, że w chwili obecnej i odkąd ja pracuję jako lekarz, jakby do tej pory nie udało się ustalić w jaki sposób nazywać ten problem, tak? Czyli nie ma powszechnie zaakceptowanej klasyfikacji problemów zdrowotnych z uchyłkami jelita grubego. Dlatego zarówno w literaturze, w internecie, na różnego rodzaju opisach Kolonoskopii, tomografii, kartach informacyjnych ze szpitala możecie się spotkać z różnym nazewnictwem tego samego problemu. Bo może to być nazwane jako uchyłkowatość okrężnicy, choroba uchyłkowa uchyłki esicy, może być też nazwane jako uchyłki esicy i zestępnicy, uchyłki okrężnicy czy też zapalenie uchyłków. I e, słuchajcie, co to jest uchyłek? Uchyłek to jest tak naprawdę nazwa dla każdego takiego workowatego, przepuklinowatego e, uwypuklenia się, wybrzuszenia się ściany narządu na zewnątrz jego światła. E, I e, uchyłki poza życiem płodowym, słuchajcie, Stanowią zmianę patologiczną i możemy je wtedy podzielić na te, które przetrwały z życia płodowego, czyli są wrodzone, bądź te, które pojawiły się w trakcie życia danego organizmu, czyli tutaj pacjenta, i wtedy nazywamy je nabytymi. Uchyłki, słuchajcie, powstają w wielu różnych częściach ciała, w przewodzie pokarmowym, jeżeli patrzymy, że tak powiem, od góry do dołu. Mogą powstawać tutaj już na samym początku przełyku, i przełyku. jest to tak zwany uchyłek zenkera. Myślę, że nagram w niedługim czasie o nim materiały. Mogą to być uchyłki przełyku, mogą to być uchyłki żołądka, które bardzo często występują w jego górnej części, czyli w sklepieniu. Mogą być uchyłki dwunastnicy, bardzo często okołobrodawkowe, czyli tam, gdzie mamy ujście dróg żółciowych i dróg. Trzustkowych do dwunastnicy. Tam mamy tak zwany uchyłek okołobrodawkowy, mamy również uchyłki w wielicie cienkim i mamy wielicie grubym, również powstają uchyłki, tak? I najczęściej właśnie są znajdywane jednak w wielicie grubym. I uchyłki dzielimy na uchyłki prawdziwe, i rzekome. I to jest. I ważny, i mniej ważny, tak powiem, ważny aspekt, bo dla Was najważniejsze jest to, jakie są objawy, jak to rozpoznać, jak to zdiagnozować, dlaczego tak się dzieje, co z tym zrobić, jak sobie pomóc. Natomiast jeżeli zdiagnozujemy problem i wiemy też, jaka jest różnica pomiędzy jednymi a drugimi uchyłkami, też łatwiej jest zrozumieć pewne różnice, które w naturalny sposób jakby występują. Najczęstsze są jednak uchyłki rzekome, które stwierdzamy w esicy i tam one występują najczęściej, ale również pojawiają się dosyć często w jakby wcześniejszej części jelita, czyli z stępnicy. I tutaj przygotowałam dla Was taki mały rysunek poglądowy, żebyście wiedzieli w ogóle jak to wygląda, tak? Jelito grube. Słuchajcie, prawa strona Lewa strona. Jeżeli to grupę zaczyna się tutaj kątnicą, e, zwaną również ślepą kiszką, tak? Tu jest ujście wyrostka robaczkowego, i e, tutaj mamy wstępnicę, czyli część wstępującą do góry, do okolicy e, prawego łuku żebrowego, tak? I słuchajcie, w tym miejscu tu najczęściej powstają uchyłki prawdziwe. Poprzecznica. Różnie, później mamy e, zagięcie śledzionowe po lewej stronie, czyli pod, l, po, wchodzące pod lewy łuk żebrowy. Potem mamy zestępnicę, czyli część wstępującą do dołu i właśnie ową sławetną esicę i te uchyłki esicy. Tutaj jest troszeczkę mało anatomicznie, bo esica wygląda jak bardziej litera S niż takie U. Ale powiedzmy sobie, to jest ten fragment, i mamy odbytnicę, czyli dół, i tędy wszystko wylatuje do talety. Więc już wiemy, co jest po prawej części. Poprzecznica jest tą częścią łączącą, i po lewej stronie, po lewej flance brzucha mamy właśnie tą część, gdzie najczęściej pojawiają się mm, uchyłki rzekome, czyli te, które sprawiają tak naprawdę najwięcej problemów. I e, słuchajcie, uchyłki prawdziwe. I tutaj mam dla Was kolejną recinę, żebyśmy sobie od razu mogli to i wyobrazić, i usłyszeć, i zobaczyć. Uchyłek prawdziwy składa się ze wszystkich warstw ściany narządu. Są to uchyłki rzadkie. I są stwierdzane właśnie po prawej stronie. Okrężnicy, czyli mogą występować w kątnicy, w wstępnicy, czy okrężnicy wstępującej w zagięciu wątrobowym i w proksymalnej części poprzecznicy. No i druga część to są uchyłki rzekome, czyli tak naprawdę pseudouchyłki, które są przepuklinami dotyczącymi samej błony śluzowej pokryte błoną surowiczą i najczęściej występują właśnie w lewej części okrężnicy, czyli w esicy i zastępnicy i to sobie zapamiętajcie, że to jest lewa część bok jamy brzusznej lew, okolica lewego dołu biodrowego i podbrzusze i tutaj właśnie uchyłek rzekomy tak, jeżeli porównamy sobie, to uchyłek rzekomy nie zawiera tej dodatkowej warstwy ściany jelita. Tak? Uchyłek prawdziwy jest, ma grubą ścianę. Uchyłek rzekomy zawiera tylko wpuklenie właśnie błony śluzowej pokryte surowicówką. I do tego uchyłki rzekome. Aby było łatwiej mogą być średnie małe i duże i mogą być proste i złożone. I jak to wygląda na przekroju. No weźmy sobie, że je to jest tubą, czyli mamy taką rurę i najczęściej spotykane małe, średnie uchyłki proste, które mają taką jakby szyjkę uchyłka i dalej są takim właśnie workowatym wpukleniem. Duże, pojedyncze uchyłki e, są też dosyć często spotykane i właśnie najczęściej w esicy, i one bywają e, tutaj dużym problemem, szczególnie jeżeli mają wąską szyjkę. To jeszcze są uchyłki takie, jakby o szerokiej podstawie i o wąskiej, wąskiej szyjce. I takie uchyłki, jakie ja to czasami pacjentom w trakcie kolonoskopii pokazuje uchyłek w uchyłku tak? czyli nie dosyć, że jest ściana uchyłka i jakby ta jego pierwszorzędowa struktura, to jeszcze od niego dalej do środka w się śluzówka. I to również bardzo ładnie jest widoczne w trakcie kolonoskopii, kiedy widzimy bardzo duże uchyłki, które mają w sobie jeszcze zagłębienia dodatkowe. No i słuchajcie, taki podstawowy podział kliniczny, żebyśmy przynajmniej początkowo już wiedzieli, co to te uchyłki mogą rozrabiać, tak? Czyli po pierwsze jest to uchyłkowatość, czy uchyłki, choroba uchyłkowa bezobjawowa. Chociaż trudno mówić o chorobie bezobjawowej, to jednak uchyłki bardzo często wykrywamy w trakcie badania, a pacjent nigdy nie miał albo nie kojarzy incydentu dyskomfortu, bólu czy jakichkolwiek problemów właśnie z występowaniem uchyłków. No to jest na przykład... Badanie kolonoskopii, przychodzą pacjenci na badanie przesiewowe raka jelita grubego. No i ja im mówię, że mają uchyłki, wtedy takie są wielkie oczy. Ojejku, a co to takiego? No i wtedy musimy sobie troszkę wyjaśnić. Dostają pacjenci informator i już wiedzą, że jeżeli uchyłki są, to na pewne rzeczy muszą zwracać uwagę. Objawowa, niepowikłana choroba uchyłkowa, czyli to jest. Takie podrażnienie uchyłków, które nie wywołuje żadnych konsekwencji. Oprócz tego, że jest dyskomfortem, oprócz tego, że daje objawy takie bardzo nieprzyjemne. i o tym będziemy mówić sobie w kolejnym odcinku. Zapalenie uchyłków bez powikłań, czyli takie, które się podzieje i udaje się fajnie wyleczyć i nie pozostawia po sobie śladu. No i zapalenie uchyłków z powikłaniami czyli to miejsce, do którego nie chciałby żaden pacjent z uchyłkami dotrzeć i to są powikłania ostre, takie jak ropień, krwawienie, a w zasadzie krwotok czy perforacja oraz powikłania przewlekłe, częste zwężenie, usztywnienie czy powstawanie przetok do innych narządów w jamie brzusznej. I słuchajcie, etiologia uchyłkowatości wciąż nie jest do końca, dobrze poznana ponieważ tak naprawdę nie ma wielu prac które by mówiły co może być przyczyną powstawania uchyłków na pewno czynniki ryzyka które zwiększają jakby to że uchyłki mogą być problemem zdrowotnym i może mogą z nich tutaj właśnie wynikać różnego rodzaju konsekwencje dla zdrowia to starszy wiek. I faktycznie uchyłki bardzo często widujemy u seniorów, u starszych seniorów. To jest również dieta ubogoresztkowa. To są choroby tkanki łącznej, które powodują, że to jelito ulega uszkodzeniu łatwiej, jego ściana, tak? No i ważny jest również styl życia i wpływ czynników środowiskowych, o których powiem Wam jakby w następnej kolejności. I słuchajcie. Przyczyną mogą być zaburzenia strukturalne i zaburzenia funkcjonowania jelit, tak? i to jest nieprawidłowe unerwienie, zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, zaburzenia ułożenia włókien mięśni gładkich, tak? czyli to jak jelito jest zbudowane i nieprawidłowy rozplem tkanki łącznej pod różnym wpływem tak? substancji, które zawierają się w masach kałowych, we krwi, czynniki genetyczne, czynniki jakby stylu życia i modyfikujące to, w jaki sposób to jelito się regeneruje, tak? Czy na przykład na przewlekły stan zapalny. Czynniki środowiskowe, które są uznane i które mogą wpływać na tworzenie się i jakby większe ryzyko problemów z suchyłkami to, przede wszystkim nadmierne spożycie alkoholu, to palenie papierosów, to wysoko przetworzone czerwone mięso. I słuchajcie, nie mięso takie normalnie przygotowane dobrej jakości, tylko właśnie produkty wysoko przetworzone i generalnie żywność no taki zachodni styl żywienia, żywność ta w typu fast food, tak? To również mała aktywność fizyczna i otyłość, ten siedzący tryb życia. No i te um, czynniki, które również mogą w, ma, mieć wpływ i na które ja bardzo zwracam uwagę moim pacjentom, a nie wszyscy chcą słuchać, to są zaburzenia rytmu domowe, dobowego. To jest pacjent, który jest przewlekle zmęczony, niedospany. Zestresowany, odwodniony, tak, z zaburzaniami elektrolitowymi. Tak, to jest pacjent, który mimo swojej prawidłowej albo nawet nadwagi czy otyłości ma niedobory pokarmowe. Tak. Bo niech się uderzy w pierś pierwszy ten, który suplementuje witaminę D i ma jej bardzo piękny poziom, który uzupełnia niedobory magnezu, który ma doskonały poziom. B12, kwasu foliowego, kwasów omega, tak, który te wszystkie witaminy z kompleksu B i z kompleksu adek ma naprawdę na super poziomie, który nie ma niedoboru cynku, selenu. To słuchajcie, bardzo bym chciała takiego pacjenta poznać i mu szczerze pogratulować, że potrafi jakby zaopiekować wszystkie swoje parametry swojego organizmu, tak, w prawidłowy sposób. Słuchajcie, to są również zaburzenia mikrobioty jelitowej. No, to jest niesamowite, ile zużywamy leków, ile zużywamy antybiotyków, różnego rodzaju procedur, które wpływają bezpośrednio na skład mikrobioty jelitowej. No, i to również toksyny środowiskowe i mikroplastik, które są przyczyną. Tego ciągłego, nawracającego, niewielkiego stanu zapalnego, które, do którego wielicie podatnym, do którego wielicie z uchyłkami dochodzi częściej, dochodzi łatwiej i te problemy, że tak powiem, nawarstwiają się bardzo łatwo. Wpływ mogą mieć również nawykowe zaparcia, i to często zaczyna się już. W wieku wczesnoszkolnym, przyczyną jest na przykład to, że dzieci nie chcą korzystać z toalety w szkole. To są również choroby przewlekłe, ich leczenie, przebyte zabiegi i terapie, szczególnie w obrębie jamy brzusznej, nawracające zapalenia, potrzeby jakichś wielokrotnych zabiegów, czy leczenie właśnie ginekologiczne. Urologiczne, intensywne również może wpływać na stan i kondycję jelita grubego. No i właśnie szerokie to spektrum przyczyn, bo to rzadko kiedy słuchajcie, jest jedna przyczyna, bo pytacie się, na no skąd ja mogę mieć uchyłki? No to słuchajcie, to o czym mówiłam do tej pory, wpływa na to, jak działa perystaltyka, jak działają właśnie złącze nerwowo-mięśniowe. Słuchajcie, no mamy olbrzymi nerw błędny, mamy gigantyczną liczbę naczyń. Są naczynia żylne, naczynia tętnicze, naczynia limfatyczne, w ogóle węzły chłonne jamy brzusznej, tak? Olbrzymi nerw błędny, czyli część układu współczulnego, przywspółczulnego. Przepona, która ma niebagatelny wpływ na to, jak funkcjonują narządy jamy brzusznej. W ogóle cała nasza postura, tak? jak to wszystko wygląda, i otrzewna, i powięzie. no słuchajcie, a poza tym przewód pokarmowy to jest jedna wielka rura mięśniowa, tak? Do tego dochodzą procesy regeneracji, tak? Dlatego mówiłam i o rytmie dobowym, i o śnie, i o diecie, i o mikro, makro elementach w, w diecie, które są niezbędne do tego, żeby ten gigantyczny narząd miał energię do regeneracji, tak? To również funkcjonowanie bariery jelitowej, czyli jak szczelne są połączenia pomiędzy komórkami, jaka jest warstwa śluzu, jaka jest macierz międzykomórkowa, jak wygląda dowóz substancji odżywczych i odbieranie substancji antyodżywczych, czyli przemiany materii, oczyszczanie jelita, tak? bo jest atakowane to jelito od dwóch stron, tak? czyli od środka i od strony naczyń, tak? Czyli od, czy od strony jamy brzusznej. Również skład mikrobiomu i tego co tam się dzieje w mikrobiocie jelitowej. No i skład i uwodnienie maskałowych. No bo słuchajcie, w kubie też jest bardzo wiele substancji, które mogą mieć niekorzystny wpływ. Na to, jak funkcjonuje, jak działa, jak się regeneruje, jak pracuje je to grube. No, jaka jest epidemiologia, jaka jest statystyka, słuchajcie, zatrważająca. W czasie wielu lat mojej pracy, to ja obserwuję, że to wcale nie idzie w dobrym kierunku, i mimo coraz lepszych technik badania, coraz lepszej dostępności, jakby coraz Większej ilości wiedzy na ten temat, to tutaj wcale nie ma poprawy. Ja mam wrażenie, że jest niestety, ale z każdym rokiem coraz gorzej. Częstość występowania uchyłków, słuchajcie, zwiększa się z wiekiem. Tak jak mówiłam, że choroba przed 40 rokiem życia nie jest częsta o tyle u osób po 70 roku życia to już praktycznie połowa seniorów ma uchyłki. I w większości prac wykazano, że przed 50. częstsze są uchyłki u mężczyzn. I ja to to samo widzę, szczególnie jeżeli wykonuje kolonoskopię. Tak od 40 do 50 roku życia faktycznie częściej to są mężczyźni. Między 50 a 70. rokiem życia to jest tak pół na pół. Może tak jak jest napisane, z nieznaczną przewagą kobiet, ale. Praktycznie to jest pół na pół, no i po siedemdziesiątce to są zwykle panie. I słuchajcie, dane epidemiologiczne z wielu, wielu ośrodków, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, wykazują, że częstość hospitalizacji z powodu choroby uchyłkowej wzrasta, czyli ta agresywność objawów, ta potrzeba hospitalizowania pacjentów. Ten problem z jakby załatwieniem sprawy ambulatoryjnie jest coraz trudniejszy. I faktycznie, że coraz częściej widzi się młodych ludzi, czyli po 40, po 50 roku życia już z kartami wypisowymi po epizodzie zapalenia uchyłków, tak? I w ciągu ostatnich 10 lat w zasadzie na całym świecie obserwuje się, że mamy wzrost hospitalizacji, sporo. Ym, z powodu choroby uchyłkowej, że zmniejsza się średni wiek osób hospitalizowanych, czyli kiedyś to były głównie bardzo obciążone, starsze osoby, tak, po 70 roku życia z wielochorobowością, szczególnie w zakresie układu krążenia i metabolicznym. Natomiast teraz obserwuje się coraz młodsze osoby i słuchajcie, niestety, ale śmiertelność w przebiegu choroby uchyłkowej również wzrasta. I y, największa śmiertelność i y, największe problemy i trudności są y, u osób najstarszych i właśnie obciążonych y, wieloma współistniejącymi ciężkimi chorobami. I y, Mamy jeszcze taką dodatkową grupę e, młodych ludzi z chorobą uchełkową, tak? Coraz częściej to jest wykrywane, to jest grupa mniej więcej między 20-40 czy 45 lat. I tutaj e, naukowcy i w ogóle lekarze się zastanawiali, e, dlaczego mamy coraz więcej rozpoznań e, tych e, właśnie młodych osób. No i doszli do wniosku, że być może jest to to, że coraz częściej. Wykonujemy kolonoskopię, która pozwala stwierdzić chorobę uchyłkową. Bo słuchajcie, no mi już wcale nierzadko zdarza się wykonywać kolonoskopię u nastolatków starszych, tak? czyli 18-, 19-latków, 20-paro czy 30-kilkuletnich osób. Kiedyś to była wielka rzadkość, obecnie to wcale taka rzadkość nie jest. No i tutaj też lekarze z naukowcami doszli do wniosku, że niestety, ale przyczyną mogą być zmiany stylu życia, która nastąpiła w ostatnich dziesięcioleciach. Więc osoby młode, słuchajcie, też w porównaniu z osobami starszymi są częściej hospitalizowane, i przypuszcza się dlatego, że Mało kto myśli o nich o uchyłkach, częściej myślimy, że to może sprawy kobiece, że to może zapalenie wyrostka robaczkowego albo jakieś inne choroby wieku młodego. Rzadziej kojarzy się to z uchyłkami. Również jest zauważalna ta tendencja, że problem z chorobą uchyłkową dotyczy częściej osób, z nadwagą i z otyłością. Hmm. I jeżeli chodzi o rozwój choroby uchyłkowej i w ogóle uchyłków, to jest częściej u osób, u dzieci i młodych dorosłych z chorobami tkanki łącznej i właśnie nieprawidłowa budowa tkanki łącznej jest przyczyną tego, że u nich występują uchyłki w okrężnicy. Są to Między innymi zespół Marfana, zespół Ehlersa, Danlosa, e, czyli zaburzenia właśnie w budowie, metabolizmie kolagenu, zespół Marfana e, no to tak samo zaburzenie genetyczne, e, mutacje w genach elastyny, i inne, rzadziej występujące zespoły, ale e, nie znaczy to, że one nie istnieją. tak? No i jeszcze jedna rzecz. Pacjenci z wielotorbielowatością nerek. I u nich, jeżeli chodzi o torbielowatość nerek, do tego może być wielotorbielowatość wątroby i właśnie uchyłki jelita grubego. I tutaj często ci pacjenci niestety, ale dolegliwości, które są związane z chorobą uchyłkową, brane są na przykład za dolegliwości pochodzące z torbielowatej nerki, szczególnie nerki lewej. I tacy pacjenci trafiają do diagnostyki i do leczenia choroby uchyłkowej czasami z dużym poślizgiem czasowym, tak, bo zapominamy, że, że tu również choroba uchyłkowa może dawać potężne objawy dolegliwości właśnie po, prawej, po lewej flance jamy brzusznej i to nie tylko lewa nerka, jak to się często wydaje. Słuchajcie, przypominam, żebyście sprawdzali na playlistach wszystkie odcinki z danej serii, bo zadajecie pytania w komentarzach: a gdzie leczenie, a gdzie profilaktyka, a gdzie objawy, a gdzie tam coś jeszcze? No, większość. Wszystkich problemów jest omówiona z danego tematu w danej playliście i staram się bardzo mocno te wszystkie odcinki w ten właśnie sposób porządkować, żeby na tym kanale powstało takie trochę kompendium wiedzy na temat różnych rodzajów, chorób, problemów, dolegliwości, przewodu pokarmowego i, te, i tych, które mogą mieć wpływ właśnie na to jak pracuje, jak zachowuje się przewód pokarmowy. I musicie pamiętać, że ten kanał to edukacja, że filmik nie zastąpi Wam wizyty w gabinecie lekarskim, że nie odstawiacie sami leków, że nie majstrujecie sami przy swoich problemach, tylko konsultujecie je. I no, ja wiem, że to czasami wymaga wysiłku, wymaga znalezienia odpowiedniej osoby, która będzie dociekliwie i spokojnie wasze dolegliwości, jakby wasze problemy rozwiązywać i znajdywać na nie odpowiedni sposób, czy leczenia, czy łagodzenia dolegliwości, ale to zawsze jest gabinet legarski, internet to nie jest miejsce, w którym się leczymy. Słuchajcie, wielkie dzięki za wszystkie lajki, za komentarze, za subskrypcje, za każdą postawioną kawę. Serdecznie. Wam dziękuję. No i pamiętajcie, że jeżeli o czymś mówię, to staram się nie reklamować. Jedyna reklama to są książki, do których lektury zachęcam na playliście, co czyta gastroenterolog. I na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć, papa. Do następnego odcinka.